Co sądzisz o kopnięciu Denisa Załęckiego w boksie? Załęcki zdecydowanie ruszył na rywala, ale już podczas pierwszej rundy dwukrotnie sam wywrócił się na ziemię z powodu bólu w kontuzjowanym kolanie. Był z tego powodu liczony, a dodatkowo otrzymał ostrzeżenia za uderzenia rywala właśnie kolanem. Po powrocie do walki Załęcki wyprowadził próbę wysokiego kopnięcia, po czym upadł na ziemię i z grymasem bólu na twarzy złapał się za kontuzjowaną nogę. Został wyręczony przez sędziego, który zaraz po tej próbie zakończył starcie ze względu na dyskwalifikację Bad Boya. Jako włodarz federacji, która zbanowała zawodnika, który to zrobił u nas, nie pochwalam tego. Wiem, że Denis pewnie był zestresowany tą kontuzją, że mu się odnowiła w trakcie walki, ale to nie jest usprawiedliwienie. Denis musi się w pełni wyleczyć, zanim stanie do walki następnym razem. Artur Szpilka zabrał głos w tej sprawie. Nawet jeden z zawodników KSW, Patryk Kaczmarczyk, również skomentował tę walkę takimi słowami. Załęcki totalnie bez charakteru, bez godności, Najman Volume 2. Brawo Paweł. I on dymił do Daniela Omirańczuka. Walka Denisa z Tyborim to klapa roku. Ale naprawdę, jak to ocenisz postawę Denisa może w tej walce? Znaczy do końca jej nie rozumiem i skwituję to bardzo krótko, że wyrósł nam godny następca Najmana. Najman dzisiaj wygrał, więc przełamał, a Denis znowu ała ała i minuta walki po temacie. No Paweł Tyborski powiedział, że on na razie nie powinien walczyć, bo idzie w złym kierunku. A ty jak uważasz? No tak, no to jest regres i to bardzo duży, jeśli chodzi o Denisa. Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba zająć się zdrowiem, wyleczyć kontuzję, później ogarnąć głowę i dobrze się przygotowywać. Co widzieliśmy w walce Denisa, nie wiem, czy chciałbyś to skomentować w jakiś sposób, to zachowanie, które miało miejsce, bo wiele osób liczyło bardzo, że to będzie druga taka mega sportowa walka. Nie, no to już niech syn sobie komentuje wedle własnego uznania, ja tam nie będę tego komentował. Bardzo mocna walka i bardzo dobra postawa Denisa. Widzisz, co nim kierowało, że zaczął kopać? Może nie wiedział, że biją się w boksie. Ja myślałem, że oni walczą po prostu w K1 czy coś takiego. No nie wiem, może nie doczytał regulaminu. Naprawdę, no to jest masakra, nie? Masakra, że taka szmata, wiesz, tak robi w ringu, nie? Zwłaszcza, że chciał boks to, a potem kopie, bo tlenu mu zabrakło i nagle na nóżkę. Przecież ta opaska na nogę to też była specjalnie, po to, żeby w razie co, jak tlenu zabraknie, to się położę. To samo ze Szpilką. Ktoś tam mówi o kontuzji, on nie miał wcale żadnej kontuzji, a jak miał kontuzję, no to jest śmieciem zwykłym, szmatą do wycierania oktagonu, że wychodzi i narzeka. Masakra, no nie powinni dawać zarobić takiej kurwie. Wiesz, ja taktykę taką miałem na walkę, żeby go wymęczyć i to był idealny moment, w którym ja już zaczynałem swoje szarże i chciałem realizować plan. I uwierz mi, miałem tyle siły i tyle mocy i takich chęci urwania mu głowy, że zabrał mi to, trochę mi to zabrał i trochę na to byłem zły. Ja inaczej, ja mu życzę jak najlepiej, bo ja tego chłopa lubię i mi wręcz szkoda, że marnuje taki potencjał na zajebistego free fightera, serio, bo byłby kurwa pewnie jeden z lepszych, albo mógłby być najlepszy, gdyby trenował i gdyby chociażby miał taki charakter jak ja, czyli miałby talent do ciężkiej pracy. On jest kurwa leniwy. U mnie w walce nic nie pokazał tak naprawdę, tylko się trochę tak, że tak powiem, ośmieszył, no i mi jest szkoda, bo no zabrał mi to widowisko, które chciałem dać.